Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów to autorski program samorządu województwa. W pierwszej edycji w 2021 roku skorzystało z niego 40 samorządów, realizując inwestycje o różnym charakterze. W sumie do podlaskich gmin i powiatów popłynęły 22 miliony złotych. Mniejsze gminy bez wsparcia województwa nie byłyby w stanie zrealizować kosztownych projektów. Ze względu na dużą popularność tej formy wsparcia, samorząd w tym roku zdecydował o kontynuowaniu programu. Jeżeli jest taka potrzeba, nagła potrzeba, brakuje pieniędzy gminom, powiatom na dofinansowanie bardzo ważnych inwestycji, czy to będą infrastrukturalne, czy to będą inwestycje społeczne, kulturalne, oświatowe. Chcemy to wspierać, bo innego wyjścia nie ma. Jeżeli gmina ma przetarg unieważnić, że brakuje im pieniędzy albo innych środków finansowych do bardzo ważnych potrzeb, chcemy uczestniczyć, współfinansować te inwestycje, bo są to niewątpliwie bardzo ważne z punktu widzenia gmin inwestycje i wtedy ta fastryga finansowa już się spełni i jest efekt końcowy, że te inwestycje mogą powstać, ale nikt nie zostanie bez pieniędzy. Chcemy wszystkim samorządom dofinansować, dlatego w przyszłym roku również będziemy mieli to zaplanowane w budżecie. Chcemy to kontynuować przez naszą całą kadencję. Czeki symbolizujące realne dofinansowanie z Funduszu Wsparcia na bieżące inwestycje realizowane na terenie 7 samorządów z ziemi łomżyńskiej odebrali w Hali Kultury w Łomży ich przedstawiciele. Miasto Łomża otrzymało czek na 1 000 000 zł. To wsparcie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Całkowity koszt inwestycji to 17 milionów złotych. Ta inwestycja jest już rozpoczęta, został rozstrzygnięty przetarg. Póki co na razie też szukamy dodatkowych środków i cieszy ten 1 000 000 od marszałka województwa podlaskiego, który na pewno jest miastu potrzebny, bo na razie 3,5 miliona złotych dofinansowania rządowego programu, też w ramach środków norweskich 300 tysięcy. Składamy, poszukujemy środków dodatkowych, bo jak wiadomo jest to inwestycja kilkunastomilionowa, więc ten na pewno 1 000 000 się przyda, ale myślę, że ten 1 000 000 też ma taki wydźwięk bardzo ważny dla nas, mieszkańców miasta, że mamy wsparcie w zarządzie województwa, w panu marszałku, że marszałek pamięta też tutaj o tym, żeby nie tylko wspierać te małe gminy wiejskie, ale również miasta wielkości Łomży i te wsparcie już od lat odczuwamy. Więc na pewno miły gest. Mieszkańcy gminy Wizna na remont 6 dróg czekali od lat. Czek na 780 tysięcy złotych odebrał wójt Mariusz Soliwoda. 6 dróg, które chcemy zrealizować w ramach tego dofinansowania, są to krótkie odcinki, które nie miały szansy uzyskać dofinansowania ani z rządowych programów finansowania dróg lokalnych, ani też w ramach Polskiego Ładu, więc jest to znakomite instrument do tego, żeby to zrealizować, jak najbardziej odpowiadając na potrzeby mieszkańców. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański - Dobrzy Jałowo to inwestycja wsparta natomiast czekiem na 800 tysięcy złotych. I tak naprawdę jest to dofinansowanie dla dwóch gmin. Dla gminy Stawiski i gminy Piątnica, bo to jest droga łącząca dwie gminy i dwa powiaty. Powiat łomżyński i powiat kolneński. To jest ponad 5 km drogi, które finansujemy w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i dofinansowujemy właśnie w ramach środków od województwa podlaskiego, czyli od marszałka województwa podlaskiego. Droga istotna dla naszych mieszkańców i nie tylko mieszkańców gminy Stawiski, ale również właśnie gminy Piątnica. Jest to też taki objazd w przypadku ewentualnych kolizji, wypadków na drodze S61. Do skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie dojedziemy wyremontowaną drogą. Czek między innymi na jej remont odebrał burmistrz Grzegorz Palka. Ta droga, która jest jakby takim ostatnim odcinkiem, który prowadzi właśnie do tego wyjątkowego obiektu, jest, no, powiedzmy, delikatnie mówiąc, w nie najlepszej kondycji. Dlatego pomysł, aby właśnie środki, które dzisiaj uzyskaliśmy już jakby oficjalnie, czek od pana marszałka, były właśnie przeznaczone na taki cel, który będzie dostrzeżony nie tylko przez mieszkańców naszej gminy, naszego Nowogrodu, ale również osób odwiedzających Nowogród i województwo podlaskie, bo warto zauważyć, że skansen Kurpiowski na pewno jest bardzo ważnym obiektem na mapie województwa podlaskiego. Szpital w Zambrowie realizuje wiele inwestycji, ale remontu klatki schodowej i ponad 30-letniej windy nie dokonano. Teraz jest już to pewne. Pozwoli na to 450-tysięczna dotacja. Przede wszystkim ta winda, która pamięta czasy,
jeszcze można powiedzieć przedpotopowe, z okresu budowy szpitala z lat 60. Była modernizowana, poprawiana i w tej chwili wymaga to dostosowania do norm międzynarodowych, także te pieniądze przydadzą się nam bardzo. Gmina Turośl również wnioskowała o środki. Przeznaczy je na remont mostków na drogach gminnych. Mostki na dwóch kanałach, na Turoślance i na Rybnicy. Także no, dla nas to wspaniała sprawa, bo no, że to można mówić, już 600 tysięcy, które otrzymamy. No to są bardzo duży zastrzyk do tych środków, które my musimy wyłożyć z własnego, z budżetu gminy. Stan techniczny tych obydwu, jednego, drugiego mostku był tak kiepski, że jeden wręcz właściwie też był wyłączony z ruchu. Koniecznie to była budowa tych mostków była naprawdę konieczna, bo to raz, że niebezpieczne, dwa, dowóz dzieciaków do szkół tędy też, no a poza tym rolnicy, gdyby ich nie było, to jest dużo, 20 km do pól mieliby dojazd. Największe dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów otrzymało Kolno. 1,5 miliona złotych miasto przeznaczy na przebudowę istniejącego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego. W imieniu burmistrza miasta Kolno Andrzeja Dudy chciałbym bardzo podziękować panu marszałkowi, zarządowi województwa podlaskiego za przyznane dofinansowanie. Jest to bardzo wysokie dofinansowanie. Przypomnę, że wynosi 1 500 000. Przyznana kwota bardzo nam się przyda. Będzie ona w całości przeznaczona na modernizację stadionu miejskiego. Ta przebudowa stadionu miejskiego jest długo oczekiwana zarówno przez sportowców z Kolna, jak i mieszkańców. Po modernizacji stadion ten będzie pełnił taką podwójną rolę. Będzie to stadion piłkarsko-lekkoatletyczny. W tej chwili znamy już wyniki drugiego przetargu przeprowadzonego w związku z modernizacją stadionu miejskiego. Firma, która złożyła ofertę przetargową, zaproponowała kwotę prawie 2 milionów złotych. W tym roku w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Sejmik Województwa przeznaczył 20 milionów złotych. Dofinansowania tej puli otrzyma 28 gmin i powiatów. W spotkaniu w Łomży oprócz wicemarszałka Marka Olbrysia wziął udział Piotr Modzelewski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. W 1940 roku sowieckie władze podjęły decyzję o likwidacji obozów jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W wyniku ludobójstwa dokonanego wówczas przez funkcjonariuszy NKWD zginęło blisko 22 tysiące obywateli II Rzeczypospolitej. 13 kwietnia, w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, jej ofiarom hołd oddali mieszkańcy Jedwabnego, składając kwiaty i zapalając znicze wspólnie z przedstawicielami sybiraków, samorządowców oraz Związku Kombatantów i osób represjonowanych przed pomnikiem Sybiraka w Jedwabnem. O tragicznych losach mieszkańców Jedwabnego i Łomży opowiada najnowsze wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej Zesłani na Sybir. Publikacja to przede wszystkim pamiątka dla naszych rodzin, rodzin, których dotknęła tragedia, jaka była związana z okresem II wojny światowej, deportacje, wywózki na Sybir, ale to też i dowód okrucieństwa, bestialstwa, jakie cechowali się Armia Czerwona, która przyszła na te tereny, okupowała te tereny przez blisko 20 miesięcy pierwszego okresu II wojny światowej. Każdy mieszkaniec, który będzie chciał otrzymać taką publikację, będzie mógł ją utrzymać, zapoznać się, tym bardziej, że jest to publikacje o charakterze lokalnym. Tutaj przede wszystkim są dzięki, no, trzeba powiedzieć, bardzo szczegółowej pracy pracowników z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, zeznania osób, które były represjonowane, które były wywożone, bardzo bliskie, bardzo takie, można powiedzieć, osobiste. Można się z tym zapoznać. Często żyjemy obok sąsiada, a nie znamy ich historii. Dzięki temu albumowi będzie można poznać te tragiczne losy oplatane naprawdę wielkim bólem i cierpieniem. A w historii W naszej historii mamy bardzo wiele zakrętów. To jest jeden z takich właśnie zakrętów historycznych i no, nie można o tej historii zapominać. Musimy o niej pamiętać, musimy o niej przypominać, bo tak jak mówi takie powiedzenie, że ten, kto zapomina o historii, pozwala na jej powtarzanie się. Niestety w obliczu tego, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, te obrazy powracają, te obrazy, które przedstawiane nam były przez dziadków, rodziców, to wszystko powraca. Rosja się nie zmieniła i musimy, jest to naszym świętym obowiązkiem przekazywanie, tak jak nam przekazywali dziadkowie, rodzice, to naszym obowiązkiem jest przekazywanie naszym dzieciom i wnukom.
Historycy szacują, że na Syberię wywieziono od 300 tysięcy do ponad miliona Polaków, z ziemi łomżyńskiej ponad 6 tysięcy osób. Wielu deportowanych nie przetrwało podróży, wielu nigdy nie wróciło z zesłania. Publikacja ta opiera się na relacjach osób zsyłanych, na świadkach i członkach rodzin takich osób. Opiera się na protokołach zgromadzonych podczas przesłuchań przed Główną Komisją Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, która to komisja później weszła w skład Instytutu Pamięci Narodowej. Z kolei ikonografia to są zbiory prywatne, to są dokumentacje ośrodka Karta z Warszawy, Wojskowego Biura Historycznego z Rembertowa. Publikacja ma na celu przybliżenie losów właśnie mieszkańców gminy Jedwabny i okolic, tych, którzy byli zsyłani na Syberię i do Kazachstanu, jak również jest poświęcona pamięci tym wydarzeniom, bo przecież mamy tam również relacje osób, które tylko z opowiadań członków swoich rodzin, po lekturze listów, relacji innego rodzaju, mogli nam dzisiaj przekazać to, co w ich domach zostało na ten temat zapamiętane. Część tych wspomnień i relacji jest źródłem wywołanym, ponieważ nasi pracownicy, Patrycja Sanejko, edukatorka IPN-u w Białymstoku, po prostu po spotkaniach z ludźmi, z mieszkańcami Jedwabnego, rejestrowała ich wypowiedzi i część z tych takich źródeł wywołanych, czyli można powiedzieć do tej pory nieznanych, również znalazło się w naszej publikacji. Rodziny, które były wywożone na nieludzką ziemię podczas drugiej deportacji, to przede wszystkim bliscy oficerów, którzy wtedy ginęli w Katyniu. Dlatego Sybir to synonim emocji. To los wszystkich Polaków, którzy byli deportowani i pozostali tam, na nieludzkiej ziemi, ale też wspomnienia tych, którym udało się wrócić. Jestem córką Sybiraczki Justyny Ożarowskiej z domu Kalinowskich, która była wywieziona wraz z całą rodziną Kalinowskich z Przestrzela. A więc mama, 9-letnia dziewczynka, starsza siostra, 13-letnia, późniejsza siostra Irena Kalinowska, wraz z mamą Janiną Kalinowską i dziadkami Leon Kalinowski, Julia Kalinowska i najmłodsza siostra ich ojca, mamy ojca, Halina. Z wyjątkiem pradziadka Leona wszyscy wrócili w 1946 roku. Natomiast pradziadek Leon zmarł z głodu na Kazachstanie. Tam został, leży w stepach Kazachstanu. Dla mnie jest to szczególne przeżycie, dlatego że ja urodziłam się w 50 roku, zrastałam w tych latach powojennych i tak jak ksiądz dzisiaj tutaj wspomniał, byłam córką kułaka i byłam tych zesłanych na Sybir. A jak w szkole średniej podkreślał nauczyciel polonista, który szczególnie miał jakąś awersję do mnie, to podkreślał, że kilka razy to słyszałam z jego ust. Porządnych ludzi na Sybir nie zsyłano. Wysyłano tylko morderców i zdrajców. Więc ja czułam się po prostu ta gorsza. Potem jeszcze przy omawianiu stosunków społecznych w powieści Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej pan profesor powiedział, o, gdyby nie przesądy stanowe, to Kukliński mógłby się ożenić, no bo ja córka kułaków, a on był po prostu biedny. Najnowsza książka IPN jest podsumowaniem 2 lat pracy historyków, która przedstawia mikrohistorię Jedwabnego i gminy Jedwabne. Jest historia 2 sióstr, pani Danuty Komorowskiej i pani Ireny Kuklińskiej-Kasper, których mama razem z rodziną została deportowana na Syberię. I tutaj też taka bardzo tragiczna historia, ponieważ była z nią razem siostra Irena, która bardzo mocno zachorowała podczas deportacji. O ile pamiętam, była też szkarlatyna. Była już w takim stanie, pamiętajmy o tym, że nie było dostępu takiego bezpośredniego do lekarza czy też do szpitala. Często to było kilkadziesiąt kilometrów drogi, więc no... Po prostu już umierała i na łożu śmierci tak naprawdę młoda dziewczyna, kilkunastoletnia, powierzyła swoje życie Matce Boskiej i Bogu. I obiecała, że jeżeli wyzdrowieje, jeżeli wróci do Polski, to wstąpi do zakonu. I proszę sobie wyobrazić, że oczywiście rodzina wróciła w latach 40., pod koniec lat 40. i pani Irena wstąpiła do zakonu.
W publikacji znajdziecie Państwo nie tylko opis historyczny z perspektywy historyka, czym były deportacje, jak się odbywały, ale także wspomnienia rodzin, wspomnienia spisane przez samych Sybiraków, które po nich pozostały, ale także wspomnienia rodzin, które zechciały się ze mną spotkać i przekazać to, co najcenniejsze pozostało po ich dziadkach, ojcach, braciach, czyli te wspomnienia, które często te osoby musiały w sobie dusić przez kilkadziesiąt nawet lat, bo przypomnijmy sobie, że w powojennej Polsce nie było możliwości swobodnego mówienia o tym, co ich spotkało. Ta publikacja została wzbogacona o relacje mieszkańców łomżyńskiego, Łomży ówczesnej, ze względu na to, że właśnie pociągi odchodziły z dworca łomżyńskiego, więc pomyślałam sobie, że warto by było również oddać głos mieszkańcom Łomży, którzy podzielili los mieszkańców ziemi jedwabieńskiej. Deportacje Polaków były zaplanowane i przeprowadzane tak, aby usunąć z dawnych terenów wschodnich II Rzeczypospolitej wszystkich ludzi uznanych za niebezpiecznych dla Sowietów. Celem wywózek była eksterminacja polskich elit politycznych, intelektualnych i gospodarczych oraz świadomej narodowo-polskiej ludności, która mogłaby stawić opór władzy. Historia nie oszczędzała Jedwabne, ale mieszkańcy chcą upamiętnić też wywózkę, tą drugą wywózkę na tą nieludzką ziemię. Ludzi, którzy tak naprawdę nic nie zrobili, najeźdźcy, wykonywali swoje codzienne obowiązki, byli Polakami i za to zostali wywiezieni niejednokrotnie, zamordowani. I chcemy jako mieszkańcy powiatu łomżyńskiego, mieszkańcy województwa podlaskiego uczcić pamięć tych osób, które na tą nieludzką ziemię byli wywożeni i doświadczyli mnóstwo nieprzyjemności, mnóstwo strat. Ogromna historia, przerażająca historia. Trzeba ją pamiętać, trzeba ją przypominać, bo na to te ofiary sobie zasłużyły, żeby dzisiaj o nich pamiętać i w publikacjach różnego rodzaju przypominać, jak wiele ci ludzi ucierpiali, żeby Polska była niepodległa, żeby Polska była normalnym, szanowanym narodem wśród narodów świata. Jedwabne, tak mocno doświadczone podczas II wojny światowej, dba o pamięć i prawdę tamtych dni. Mieszkańcom miasta bliskie są słowa Adama Mickiewicza: jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie. 2 lata temu powstał tu mural. Ten kilkunastometrowy obraz autorstwa Rafała Roskowińskiego przedstawia historię wywózki na Sybir i do Kazachstanu, czyli jednej z najtragiczniejszych chwil w historii miasta i całej ziemi łomżyńskiej. Ćwierćfinałowy mecz rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na szczeblu województwa rozegrały w Łomży zespoły Łomżyńskiego Klubu Sportowego oraz Jagiellonii 2 Białystok. W przerwie spotkania Marek Olbryś, wicemarszałek województwa, oraz Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży, wręczyli przedstawicielom ŁKS-u symboliczne czeki potwierdzające dofinansowanie klubu przez oba samorządy. Jestem łomżyniakiem i bardzo lubię ŁKS od wielu, wielu lat. Ale to jest polityka Zarządu Województwa Podlaskiego. My co roku przeznaczamy duże kwoty na dofinansowanie do drużyn, czy to będzie siatkówka, czy piłka nożna, te popularne dyscypliny, i 2 miliony złotych w budżecie co roku przeznaczamy, żeby kluby dobrze grały, bo to jest najbardziej popularna dyscyplina, to piłka nożna. Myślę, że w tym roku będzie awans do trzeciej ligi i pomału ten poziom, dzisiaj grają ładnie, technicznie, taktycznie również dobrze, no. Postęp jest, myślę, że będziemy awansować do trzeciej ligi i daj Boże tak dalej, bo młodzi piłkarze są nasi tutaj, trenują, coraz wyższy poziom i myślę, że będzie dobrze. ŁKS to także dla władz miasta oczko w głowie. W tym roku 200 tysięcy złotych wsparcia dla ŁKS-u. Myślę, że jest to kwota, która w chwili obecnej na pewno pomoże klubowi osiągnąć jak najlepsze wyniki. Wszyscy liczymy na awans do trzeciej ligi i myślę, że ten cel jest bardzo realny w tym sezonie. Łomża jest liderem i miejmy nadzieję, że tak będzie do końca. Trzecia liga to na pewno nowe wyzwania.
nowe też perspektywy dla obecnych piłkarzy i myślę też, że wówczas i jako miasto Łomża będziemy starać się wspierać jeszcze mocniej łomżyński klub sportowy. Widać, że sytuacja w klubie jest ustabilizowana, trzon ŁKS-u tworzą wychowankowie, wsparcie oczywiście dobrymi zawodnikami z zagranicy i to ten efekt widać na boisku, widać w lidze. No i dzisiaj, bo ten mecz z drugą Jagiellonią jest bardzo zacięty. Prezes ŁKS Łukasz Uściłowski nie ukrywa, że wsparcie ze strony samorządów ma kluczowe znaczenie dla działalności klubu. Cieszę się, że mamy tutaj takich przyjaciół w Łomży, zarówno jak prezydent Mariusz Chrzanowski, który nieustannie nas wspiera od samego początku swojej prezydentury, ale też pojawił się jakiś czas temu, już dosyć długi, kolejny przyjaciel, czyli pan marszałek Marek Olbryś, na którego też zawsze możemy liczyć i to wsparcie zarówno z Urzędu Miejskiego w Łomży, jak też z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pozwala nam budować zespół na solidnych fundamentach, pozwala nam myśleć o dłuższej perspektywie rozwoju klubu. Współpracujemy też z lokalnym biznesem, z uczelnią, z Akademią Nauk Stosowanych w Łomży, z Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży i to wszystko w złożeniu w całość, można powiedzieć, daje taki efekt, że dzisiaj myślimy śmiało o przyszłości, myślimy o dalszym rozwoju łomżyńskiego klubu sportowego i o celach, wyzwaniach, które są przed nami. W tej chwili walczymy o to, aby awansować do trzeciej ligi piłki nożnej. Jesteśmy w tym momencie w dobrej sytuacji, prowadzimy w tabeli. Natomiast przed nami jeszcze troszkę meczów do rozegrania. Na boisku zawodnicy Jagiellonii i ŁKS nie skąpili kibicom emocji. Pod koniec pierwszej połowy białostoczanie objęli prowadzenie 1-0. Gospodarze szybko doprowadzili do wyrównania. Potem było 2-1 i 3-2 dla ŁKS, ale w samej końcówce piłkarze Jagiellonii zdobyli bramkę i konieczna stała się dogrywka. Już w pierwszych minutach bardziej doświadczeni gracze Jagi zadali decydujący cios i ŁKS-iacy mimo kilku sytuacji nie zdołali odpowiedzieć. Zwycięstwo 4-3 po dogrywce dało Jagiellonii 2 awans do wojewódzkiego półfinału Pucharu Polski. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców na drugie tegoroczne seminarium biznesowe organizowane przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach projektu Promocja Gospodarcza Województwa Podlaskiego pod nazwą Podlaskie – Naturalna Droga Rozwoju. Seminarium odbędzie się w stolicy Belgii. Do udziału w wydarzeniu zapraszani są przedstawiciele 8 przedsiębiorstw z sektora budowlanego i wyposażenia wnętrz oraz branży rolno-spożywczej. 25 maja w Brukseli w ramach wyjazdu podlaskich przedsiębiorców do stolicy Belgii zaplanowanego na 23 do 27 maja tego roku. Celem wydarzenia jest promocja gospodarcza województwa podlaskiego na rynku państw Beneluxu, wsparcie podlaskich przedsiębiorców, nawiązanie i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w wydarzeniu dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie investinpodlaskie.pl, na której dostępne są wszystkie informacje związane z wyjazdem do Brukseli. Rekrutacja potrwa do 26 kwietnia do godziny 23:59. Książnica Podlaska imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza do udziału w czwartkowych spotkaniach edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania z dietetyk Agnieszką Kucharczyk, która specjalizuje się w prowadzeniu dietetycznym osób chorych oraz pragnących zrzucić zbędne kilogramy. Posiada tytuł dietetyka sportowego, prowadzi warsztaty i szkolenia zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm. Pierwsze spotkanie już w czwartek 28 kwietnia o godzinie 17. Tytuł spotkania: Rusz się na wiosnę. Jaką aktywność fizyczną wybrać i dlaczego jest to tak ważne? Kolejne 5 maja o godzinie 17 tematem witaminy dla chłopaka i dziewczyny, najważniejsze z nich rola witamin i ich źródło oraz żelazo, wapń czy magnez, który ze składników odżywczych jest najważniejszy. Następne 19 maja o godzinie 17 babciu, dziadku, zadbaj o zdrowie wnuka. Co zamiast słodyczy?
I ostatnie, 26 maja, również w czwartek o godzinie 17, zdrowe jelita równa się dobre samopoczucie. Jak zadbać o nie dietą? Oraz obalamy największe mity dietetyczne plus ciekawostki. Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej w Białymstoku przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 6 piętro. Wstęp na spotkania wolny. Muzeum Rolnictwa im. Księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zaprasza na jarmark Świętego Wojciecha 24 kwietnia w godzinach od 10 do 17. W programie koncert kapeli Kłosy, podsumowanie regionalnego konkursu plastyczno-ekologicznego pod nazwą Magia Leśnej Przyrody w utworze Na Jagody Marii Konopnickiej, zorganizowanego przez GOK w Czyżewie i Nadleśnictwo Rutka. Widowisko Mały Książę w wykonaniu Teatru Marzeń działającego przy GOK w Czyżewie albo konkurs przyrodniczy dla publiczności pod nazwą Drzewo Mądrości przygotowany przez Nadleśnictwo Rutka. W kościele na terenie skansenu będzie udostępniona wystawa prac nadesłanych na konkurs Magia Leśnej Przyrody. Dodatkową atrakcją będą stoiska edukacyjne Nadleśnictwa Rutka oraz pokazy tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła, a także liczne stoiska handlowe oferujące ciekawy asortyment. Do zobaczenia w Ciechanowcu!